5:40. Pobudka. Nawet Lilianka się obudziła już. Dzisiaj trochę głośniej niż zwykle się zachowuje. Lilianka ma super humor zawsze z rana. Tak właśnie, jestem spokojna. Tata, co ty mówisz? Wstajemy. Trzeba iść do pracy. Z samego rana trzeba wypuścić tego spragnionego psa na dwór. To jest podwórkowiec prawdziwy. Zosia! Zosia nigdy nie wychodzi na dwór. Nie wiadomo dlaczego. 6 rano, Greko wyskakuje na dwór. Zosia jeszcze dosypia. Tak to wygląda o 6 rano na wsi. Umyty, ubrany. Praktycznie jestem na samym końcu, żeby wyjść. Jestem gotowy do pracy. No ale jakąś małą przekąskę trzeba wziąć. Także moja poranna część już za nami. Otwieram bramę, zaraz wyjeżdżam do pracy. Przekazuję kamerę Klaudii, ona nagrywa swoją część. I pamiętajcie, bezpieczeństwo na drodze najważniejsze. Jest strasznie wcześnie. Lilianka się budzi. Jest godzina, nie wiem czy widzicie, 7:50, 7:58 i to tak mniej więcej wstajemy. Jak Kuba wychodzi do pracy, to jeszcze ją dokarmiam, dosypiamy 2 godziny i wstajemy koło 8 z Lilianą. Jedno wam powiem. Odkąd przestałam farbować włosy, to się tak odżywiły, stało się ich o wiele więcej niż było. Urosły taki gęściejsze i puszyste. Przynajmniej mnie się podobają, bo wstaję rano, mam fryzurę, ja już z nią nic nie robię. That's it. O, moje kochane pieski pilnują dzidzi. Dobra, ktoś nam się tu przebudza. Prześcieradło jak zwykle nam spadło z materaca. Też macie ten problem? Dobra, idziemy wysłać maila, zanim dziurdziula wstanie i nie pozwoli mi już zrobić nic. Odpalamy. Ale mam ładnie czysty monitor, co? Widzieliście? O, zapraszam na mojego Instagrama. Jaki przypadek, że odpaliłam właśnie tę stronę. No, to już wysłałam maila, już załatwiłam sprawy, już miałam poranek dla siebie. Dzidzia zaczyna płakać. Muszę wam się do czegoś przyznać. Nakarmiłam małą, ona zasnęła, ja z nią i tada. 9:20, a Liliana nadal śpi. No i ja dopiero znowu wstałam. Oh, jak ten czas przelatuje przez palce, jak się jest świeżo upieczoną mamą. Ale ty masz fajną zabawkę. Jaką ty masz super zabawkę. No wiem. To jest ten czas, kiedy wkładamy wszystko już do buzi, tak? Dlatego mama i tatuś przygotowali dużo gryzaczków mini, tak? Naszej mini wersji nas. No, powiedz coś fajnego. Jak gadamy ze sobą? Au! Ty to miny robisz. Piękne. Tak, oczywiście. Zaczynamy nowy dzień. Kawa, Jezu, kawa. Gdzie jest kawa? Może już nie płaczemy dziś? Z mamą na rękach to jest jedyny czas, gdzie ja nie będę marudziła. Więc mama 3 miesięcy nic nie może zrobić, ponieważ cały czas musi mieć dzidzie na rączkach albo na cycu. Tak? Ale aparat cię ciekawi. No takiego sprzętu to ty jeszcze nie widziałaś. Tak? I próbuję ją nauczyć teraz po 3 miesiącach, że jak jest sama w foteliku, to nic się złego nie dzieje i mamusia jest obok, ale nie działa. Zrobimy małą demonstrację, jakby to było, gdyby mama siedziała obok dzidzi, a dzidzia sama w swoim tutaj tronie, na swoim pięknym krzesełku. Tak? Trzy miesiące ją noszę, 3 miesiące na cycu. Nie lubi być sama.
No, lubimy na przewijaku słuchać tej muzyczki. To nas zawsze uspokaja. Uczę się z Lilianą przygotowywać posiłki jedną ręką i jeść jedną ręką, bo tutaj proszę bardzo, przez to, że ona nie lubi być sama, to ja jedną ręką trzymam, drugą ręką sobie nałożyłam jedzenie dietetyczne, ponieważ po ciąży zostało mi jeszcze bardzo dużo zbędnych kilogramów i muszę je w końcu zrzucić, a przede wszystkim odstawić słodycze. Dobra, obiad zjedzony, wybieram się z małą na spacer, pakuję jej rzeczy i teraz zobaczycie proporcje w mojej kobiecej torebce. Ile rzeczy jest Liliany, ile jest moich. Ta, dokładam smoczek, gdyby miała ochotę coś sobie, bo ja nigdy nie wiem tak naprawdę, czy ona właściwie woli pobawić żyrafą, czy gryzakiem, a może chciałaby, żeby coś szumiało, sweterek, opaskę, gdyby wiało. No, oczywiście jakieś tam babskie moje szminasy. Ostatnio w ogóle odżywiam się zdrowo i postanowiłam nie jeść słodyczy, ale po obiedzie zawsze mam ochotę na jakąś małą przekąskę. Więc jem owoce, ale owoce się w wózku nie sprawdzają, bo ostatnio Liliana była cała zaplamiona, więc kupuję teraz takie musy tym barku. Mój ulubiony smak to akurat pomarańczowy, są trzy różne smaki. Sami możecie sprawdzić, co Wam pasuje, ale na pewno tubka takiego musu jest wygodniejsza od owoców, szczególnie kiedy ma się tyle rzeczy do zabrania. Myszek wrócił z pracy. Cześć! I naszym zwyczajem jest oglądanie newsów i granie w literaki na kurniku. To jest on, to jestem ja. Punktacja, rywalizacja. Zasnęła. Idziemy na spacer rodzinny nad Wisłę. No już, Didzia! Już, zobacz, dwa zapięcia proste. Nasza Didzia nie lubi. Fotelika, wózek i ruszamy. Wszystko? Tak. Jedziemy na spacer nad bulwary wiślańskie. Cześć, Kubusiu. Jesteś w kamerze. Więc idziemy zjeść kolację nad Wisłą, na spacer nad Wisłę. Humor nam dopisują. Dzidzia jest grzeczna. Pogoda jest w sumie dobra, bo zaszło słońce, więc nie ma takiej lampy. Jest ciepło nadal, ale będzie fajnie. Fajny wieczór nad Wisłą. Mamusia przychodziła tu z koleżankami. Potem tatuś z mamusią przyprowadzali tu psy. A teraz przeprowadziliśmy nad Wisłę ciebie. Tak? Och, tak? No już super, że jesteś z nami. Super. Super, że jesteś z nami, wiesz? Tak. I że możemy cię zabrać nad Wisłę i pokazać ci rzekę piękną. Ale nie taką piękną jak ty. Ty jesteś najpiękniejsza i najmądrzejsza, tak? Ja nic nie rozumiem z tej karty. Zobaczmy, jakie to są sałatki. Więc jest tak, sałatka libańska z serem manuri, fotouche vegan z cieciorką, tobuliche ze stekiem z tuńczyka. No a co to jest fotouche? Fotouche to sałatka warzywna z usmażoną na chrupko pitą z ciecierzycą. Nie czytaj, tylko powiedz. Jestem taką prostą dziewczyną, nie wiem, co takie rzeczy znaczą. A ty, Myszku, co będziesz jadł? Dzień dobry. Dzień dobry. W ogóle gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Byłam w domu. I nagle budzę się nad Wisłą. No już, Myśuś, już. To do nagrań wrócimy za chwilkę. No dobrze, mała je teraz sobie tutaj. Mamusi na cycusiu. Nie lubi też jak rosną. No wiem, mam nie... mam nie mówić nic jak ona je. Muszę przestać nagrywać jak ona je. Jedyne co chciałam powiedzieć,
to to, że odkąd urodziłam Lilianę, nie radzę sobie jeszcze z dzieleniem obowiązków, na przykład na nagrywanie na YouTube'a i montowanie filmów. Dlatego przepraszam Was, że od miesięcy nic nie wrzuciłam, ale na razie cały dzień absorbuje mnie Dzidzia. Dzidzię noszę na rękach. Przewijam ją, usypiam ją, karmię ją, bawię ją. Wszystko kręci się wokół maleństwa. Ona nawet nie lubi, jak je karmię i z kimś rozmawiam, bo ten hałas ją drażni. Więc poczekajcie na mnie jeszcze chwilkę, jak możecie, i na pewno wrócę z czymś komediowym. A na dzień dzisiejszy chciałam Wam pokazać po prostu, jak wygląda nasz dzień obecnie. Że naprawdę wszystko się kręci wokół niemowlaka. I jest to cudowne, czekaliśmy na niego. No ale proszę Was, poczekajcie jeszcze na filmiki, które będą typowo komediowe. Jak ja zbiorę myśli do kupy i będę mogła coś innego niż o dzieciach wymyśleć. Buziaki, pa, pa.